Siemanko pokewidzu, witam Cię w moim pokoschowku i zapraszam na szybciutki pojedynek. Dzisiaj ETB Spaldea Evolved kontra 3 Sleeved Boosterki i 2 trójpaczki Spaldea. Szybko otwieramy i prujemy boostery. Nie ma to jak dobry drop. Oczywiście już jakieś boosterki na kanale z Paldea otwieraliśmy, dlatego nie ma co się rozdrabniać. Szybko widzimy tutaj 9 boosterków. Kodzik, może ktoś skorzysta. I oczywiście promeczka, sprawdźmy jak wycięta. Wycięta jak zwykle. Na pewno nie dostanie dyszki. No ale trudno, cóż. Tak musi być. No i szybko trujemy boosterki na ziemię. Wyciągamy z tekturek sleeved i promeczki tutaj. Jak to otworzyć, żeby tego... Ach, tak. Prujemy. Nie ma co się rozdrabniać. Promeczka i kodzik. Kodzik może ktoś wykorzystał. Promeczka jedna. Zaraz wszystko pokładamy. Promeczka zaraz będzie druga. Ajajaj. Chodźcie, boosterki. No, jeden, drugi, trzeci. Jeszcze promeczka ugięła. Kodzik, może ktoś wykorzysta. I druga promeczka. Warum? To jak po niemiecku. I tinka tink. A zaraz je sobie tam okoszulkujemy. Na razie postoją. No i co? Jedziemy. Zobaczymy, co nam przyniesie ETB. Szybki opening. Magikarp. Slowpoke. Rockruff. Falkner. Viper. Tyranitar. Holo. Kodzik. Energię też gdzieś trzeba włożyć. Może jakieś dzieci się będą uczyć z nimi grać. Kodzik. Jedziemy. Voltorb. Tropius. Bardzo ładne góry. Artazon. Tinkatuf. Jest pierwszy dropik. Gdzie są koszulki? Gdzieś miałem koszulki. Już je tutaj wyciągam. Jedne, drugie. Bardzo ładna karta. Co ona za młot trzyma w ogóle? Tinkatuf. Pierwszy dropik od z ETB-ka. Tutaj bulk, żeby się nie pomieszał. Coś mi tu kabel przeszkadza. No jak tam pokewidzu, twoje pokedropy? Możecie dać znać w komentarzach, czy jakieś ciekawe dropy mieliście z tego setu. Czy jednak słabo dropi, jak to niektórzy mówią. Energia. Ja tak jestem umiarkowanie zadowolony na razie, ale może coś z tego mi wpadnie, zobaczymy. Slowpoke, Rockruff, Dendra, Raichu, Tinklun i X. Proszę bardzo, fularcik. Tinklun. Ale całkiem przyjemny ten fulart. Jakoś tak wygląda całkiem zadowalająco, jak na te fularty. Idziemy dalej. Kodzik.
korał, jakiś rajczu, jakiś gotik, hydreigon i energia. Zaraz tu się zrobi ogromna kubka bulczku. Co z tym bulkiem się zrobi? Chyba najlepiej zupę bulkową. Tarantula, Arctibax, Giacomo, Skiplum, Einui, Ambonastone. I jedziemy dalej. Jak na razie ETB przyzwoite. Chodzik. Energia. Phalanx. Girafarik, Arctibax znowu, Giacomo znowu, Talonflame. O, mamy tutaj gold, energię. Superior Energy. Petrifal. Wow. Wow, 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 wow. No to ten ETB-ek jest całkiem zacny. To już mój drugi taki gold traf kolejnego ETB. Tu jeden też już trafiłem na poprzednim odcinku. Godzik, energia. No to co? To może pójdźmy za ciosem. Talonflame, Heracross. Raichu! A ten Raichu jest dosyć poszukiwaną kartą. To nie jest taki... To nie jest taki zwykły traf. Ten, wiem, że ten Raichu jest dość rzadką kartą. Ciekawe, jak on tam stoi w cenie, ale szczerze nie mam pojęcia. Chodzik. Energia. I Last Pack Magic, Great Ball, Quaxly, Heracross, Azumarill i Oricorio Holo. No i dobra. Mamy otworzone ETB. I kupeczkę z bulku, oczywiście. No to jedziemy z trójpakami i z trzema boosterkami, które dostałem ze sklepiku. Czy dostałem, sam sobie kupiłem oczywiście. Energia. Magnemite. No nie wiem, tak jakoś otworzyłem. Dendra otworzyłem, że nic nie było widać. Hariyama. I Holo. Jedziemy dalej. No w tym secie w Paldea jest bardzo dużo, bardzo ładnych po prostu artów. Wiele kart mi się po prostu podoba. Quaxwell. Belly Bolt. Co to za jakaś kulka jest? Belly Bolt i X. No nic, to jedziemy w koszulkę. No to jakiś dropik pierwszy. Proweczki trzeba jeszcze ubrać, koszuleczki. Całkiem wygląda to ładnie. Kodzik. Energia. Żeby nie było, że szukuję. Jest energia. Artazon, Tauros, Seviper, Tauros i Holo. Jedziemy dalej. Sprawdzimy, czy to były dwa boosterki, czy trzy. Czy to jest trzeci boosterek chyba. Nie wiem, już się zgubiłem. To powiedzmy będzie jeden trójpak. Flamingo, Skiplum, Magnemite na rewersie i Spiritomb. Drugi trójpak. Sprawdziłem. Kodzik, proszę bardzo. Niech ktoś korzysta, kto gra. Ja na razie nie gram. Ach, co ja chciałem zrobić? Nie tak. Super Pikachu. Saguaro, Markrow. Giacomo, Full Art. Ach, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale ta karta jest całkiem przyjemna. Ten Giacomo mi się podoba. Ten Giacomo. Czy no?
Podoba to mi się też moja żona przede wszystkim. Żeby tutaj nikt na słówka nie złapał, jakiś kolega, na przykład Markuso. On tak lubi za takie słówka łapać. Jedziemy. Magikarp, Slowpoke, Dendra. Tu coś może być. Albo nie. Jednak Mimikyu, Holo i trzy Slift boosterki. To były wszystkie boosterki. Energia. Snover, Fledgling, Azumarill. Proszę bardzo, pierwszy. Dudun. Można powiedzieć, że Dudun. Po prostu Dudun. Taki Dudun z tego Robala. A, stój tam. Nie chcę potrącić po prostu statywu i tak ładę. I krzywo siedzę, nie wiem czemu. Kodzik. Proszę bardzo. Jakoś źle usiadłem na tym fotelu i krzywo siedzę. Rockruff. Deino, Electrode, Vigoroth. I czy to coś jest? Nic nie ma. I ostatni, last pack, Magic. Kodzik, proszę bardzo. Może ktoś smacznego. Energia. Meryl, Monkey. Coś tutaj mamy. Tropius. Czy to jest jakaś Tinka Tink? Ale tutaj w pierwszym boksie też coś było takiego. Prumeczka. Ach, ewolucja. Proszę bardzo. Jaki farcik. Tinka Tink, Tinka Tuf. Pięknie. Dropy ZTB. Full Art, Goldzik, Tinkatów i Raichu przede wszystkim, promeczka. Całkiem zacne dropy. I dropy z pozostałych 9 boosterków. Też Full Art. Dwa małe altarty. Całkiem przyjemne. Przyjemne 8 dropów. Naprawdę jestem zadowolony. Myślę, że warto było to otworzyć. No cóż, widzimy się w następnym odcinku. Siemano, hej!